To, co bardzo, bardzo mi się podoba we współczesnym świecie, Rozwoju psychoterapeutycznego, psychologicznego, duchowego, to jest to, że rzeczywiście mamy dostęp i możliwość korzystania z wielu narzędzi, z wielu terapeutów, różnych technik, różnych styli pracy. Myślę, że można korzystać ze wszystkiego, ale jednocześnie. Mm, można się pogubić, można nie wiedzieć z czego korzystać, kiedy jest się psychoterapeutą, ale też w jakim kierunku iść, kiedy samemu się chcemy rozwijać. Nie chcę powiedzieć leczyć, chociaż często też musimy pewne rzeczy wyleczyć, ale rozwijać, poszerzać naszą świadomość, tworzyć nasze życie i siebie. Jak wybrać, żeby nie przegiąć w żadną stronę? A o jakich stronach chcę dzisiaj mówić? Ano o tym, żeby nie przegiąć ani w stronę tego tkwienia w przeszłych traumach, w czuciu się być, wiecznym, być, bycia do naprawy, w tkwieniu w emocjach trudnych, żeby nie utknąć na tym etapie, natomiast też, żeby nie. Przegapić momentu, w którym warto już wyjść z tego, co trudne, i pójść do przodu. Na ile nie bać się takiego optymistycznego zajrzenia w to, że możemy budować nowe życie, budować nowych siebie, korzystać też z bardziej współczesnych, takich lekkich form interwencji terapeutycznych i połączyć to w taki sposób, żeby zachować balans. Spójrzcie, myślę, że nie tylko ważny jest wybór tego, w jaki sposób pracować ze sobą czy z klientem, w zależności od tego, czy jesteś psychoterapeutą, czy jesteś klientem, pacjentem, nie, nie tylko jest ważne to, jaki nurt wybierzesz, ale żeby patrzeć indywidualnie na siebie czy na Twojego klienta i brać nie tyle odpowiedzialność, co zachować czujność, by się orientować w tym, kiedy na co jest pora. Wyobraźmy sobie, że przychodzi człowiek, który ma bardzo duży bagaż ciężkich doświadczeń, ma trudną przeszłość, trudne dzieciństwo i próbuje wybrać jakąś drogę rozwoju dla siebie. Z jednej strony, współczesny świat może zaoferować mu dosyć archaiczną formę. Psychoterapii, na przykład psychoanalizę, analizowanie przeszłości yy, i można w tym zostać kilka, nawet kilkanaście lat. Jest to jakaś forma yy, pracy nad sobą, pracy z drugim człowiekiem. Niekoniecznie zbuduje to w sposób szybki yy, nowy styl myślenia, nowy styl funkcjonowania. To nie jest też konieczne. Nie o to chodzi, żeby jakiś nurt robił wszystko z drugim człowiekiem. Mówię o tym dzisiaj, żeby uświadomić nam, co mamy do wyboru, z czego warto korzystać, jak refleksyjnie podejść do tego, kiedy sam się rozwijasz. Możesz wybrać psychoanalizę i przyglądać się w sposób analityczny temu, jak funkcjonuje Twoja świadomość i nieświadomość. Możesz też wybrać jakikolwiek inny nurt psychodynamiczny. Możesz wybrać jakiś nurt humanistyczny psychoterapię zorientowaną na osobie, gestalt, analizę egzystencjalną. Możesz pracować w sposób lołenowski, czyli też zaangażować do pracy ze swoją psychiką mądrość Twojego ciała i pamięć Twojego ciała. We współczesnym świecie możemy korzystać również z Takich form jak psychologia poznawczo-behawioralna jedynie i skupiać się na tym, jak funkcjonujemy w sposób poznawczy, jakie mamy behawioralne przyzwyczajenia, schematy działania. Możemy też skupić się na tym, jak manifestować lepszą rzeczywistość, skupić się po prostu na pozytywnym myśleniu. Neuroprogramowaniu lingwistycznym na afirmacjach. Mówię o tym, bo to po prostu jest, to funkcjonuje. Mamy na ten temat książki, Facebook, Instagram, YouTube jest pełen tych wszystkich tematów. Chcę zahaczyć jako psychoterapeutka o wszystkie, żebyście byli świadomi tego, co świat rozwoju wam oferuje. Myślę, że nie ma lepszych i gorszych form. Każda jest dobra, jeżeli inspiruje nas do tego, żeby zaglądać w siebie i coś robić z naszym życiem, tak żeby żyło się dobrze, lżej, żebyśmy korzystali z tego daru, którym jest życie. Natomiast błędem może być, kiedy się zafiksujemy na jakiejś formie pracy i nie skorzystamy z różnorodności. A właściwie nie użyjemy różnorodności po to, żeby ostatecznie zachować balans. Żeby nie utknąć w przeszłości, natomiast też żeby nie utknąć w takim płytkim um, rozumowaniu i skupieniu tylko na przykład na afirmowaniu tego, um, co chcemy, żeby było i stracimy szansę, żeby świadomie przyjrzeć się temu, kim jesteśmy, co um, się składa na to, jaką jesteśmy osobą, osobowością, um, to jak historia nas stworzyła. Jak w tym wszystkim zachować ba balans, yy, taką czujność, żeby nie pozostać archaicznym terapeutą na przykład, albo żeby też nie być takim płytkim towarzyszem, który yy, jest właściwie bardziej jak kibic, który pokrzykuje i mówi motywujące frazesy. W terapii, w psychoterapii, myślę, że powinien być taki świadomy czas, zarówno na jedno, jak i drugie. Kiedy przychodzi ktoś, i ma bagaż ciężkich doświadczeń, musimy być jako psychoterapeuci czujni na to, żeby wiedzieć, po pierwsze, z jakim typem osobowości mamy do czynienia. Czy jest to osobowość zależna, w której będzie bardzo dobrze w tym, żeby być przy nas długo i tylko się żalić, żalić i zostać przy trudnych tematach? Czy jest to osobowość masochistyczna? Czy mamy do czynienia z osobowością lękową? To jest bardzo kluczowe, żeby wiedzieć, jak ocenić, jak zdiagnozować drugą osobę, tylko po to, żeby ustano, ustalić pewien program y, działania, mieć jakieś y, y, ramy, przewidzieć to, co robić z drugą osobą. Musimy wiedzieć, czy czyjś nastrój, na, y, emocje pochodzą z jego budowy, jego osobowości, czy też z wydarzeń. Które wpływają na to, że obecnie osoba jest na przykład w żałobie, i wtedy absolutnie nie możemy przechodzić natychmiast do budowania, konstruowania przyszłości, czy też na przykład afirmowania życia i przyszłości tej osoby. Musimy zostać przy jej bólu. Musimy umieć towarzyszyć w tym, co trudne. Musimy być wtedy takim człowiekiem, który. Bezpiecznym człowiekiem, stabilnym, który daramy tej osobie, żeby przeżyła to co trudne: no bo ani rusz, jeżeli my nie um, będziemy potrafili skontenerować um, przeszłości tej osoby, wydarzeń, historii, punktów, w którym teraz ta osoba się znajduje. E, dla mnie bardzo ważne jest, żeby nie popadać w skrajności, żeby zachować taki balans w rozwoju własnym, ale też w. Tym, co ja mogę dać drugiej osobie w, terapii, w, psycho, w procesie psychoterapii. A więc um, myślę, że warto dać bez pośpiechu tyle czasu, ile potrzeba, żeby wysycił się proces powierzania nam historii tej osoby. E, żebyśmy mogli bez oceniania jej, bez osądzania. Właściwie bardziej, stworzyć warunki do tego, żeby mogła jej historia wybrzmieć, żeby mogła ta osoba usłyszeć siebie, żeby w, bezpie w bezpiecznym gruncie, na bezpiecznym gruncie wybrzmiało z ciała, z emocji wszystko to, co trudne. Może być taka pułapka, że w pewnym momencie ktoś nie chce ruszyć dalej, że jest. Komuś wygodnie być w tym, co właściwie jest tylko taką powtórką z rozrywki. Musimy jako terapeuci być czujni na to, kiedy jest już czas, żeby pójść dalej. Kiedy jest czas, żeby zmotywować osobę do tego, żeby nie bała się porzucić tego punktu, w którym jest. Narzekanie, w którym jest ból, w którym jest niewiara w to, że zmiana jest realna, i w którym momencie pójść do innego stylu pracy. Do pracy, która jest bardziej konstruktywna, która można powiedzieć trochę kołczuje um, osobę i pokazuje jej, jak można wyjść na taką nową Ziemię taką Ziemię obiecaną, nowego życia. Kiedy poświęcić czas na rozpoznanie prawdziwych wartości, które to wskazują nam, jakie człowiek ma potrzeby i czego będzie chciał szukać? Przechodzimy do tematów związanych z tym, czy da sobie ta osoba prawo do tych wartości i do tych potrzeb, i czy ma w sobie wiarę, że te poszukiwania skończą się sukcesem i zbuduje coś dobrego w swoim życiu. Później, oczywiście, pojawia się cała koncepcja tego, jak być takim mm, trenerem, coachem, już nie tylko towarzyszem e, w tym, co trudne, ale właśnie jak wrzucić na wyższy bieg, na ten piąty bieg i razem budować coś, co jest pełne życia, pełne wartości, mm, pełne takiego flow, czegoś, co jest soczyste, czegoś, co jest pełne. Wiary, nadziei, optymizmu, siły, władzę nad sobą, kontroli tego życia. Tak? Także jak słuchacie tego, to widzicie, że terapia i rozwój nie powinien uchylać się ani od tego, co trudne, co traumatyczne, co bolesne, co pełne szoku, emocji, zamrożenia, niemożności, ograniczenia. US, ale też powinniśmy wiedzieć, kiedy przejść do konstruktywnego budowania swojego, można powiedzieć nowego życia, być może nowego siebie. Feria możliwych do wykorzystania technik jest bardzo duża. Pomyślcie, kiedy jesteście terapeutą o tym, czy zachowujecie w tym balans? A jeżeli jesteście klientem, pacjentem, też miejcie świadomość tego, czy Wasz terapeuta nadaje się do wszystkiego. Na ile Wasz terapeuta sam ze sobą przerobił zarówno to, co trudne, to, co ciężkie, na ile sam zaintegrował cień swój, swojej przeszłości i może być dla Was odpowiednim towarzyszem, tym, co niezmiernie trudne, na ile może z wami przechodzić przez takie ciemne noce, tak jak święty Jan od krzyża przechodził ciemne noce, rozumieć wasze momenty załamania, wasze stupory w waszym życiu, traumy, ale też. Na ile Wasz terapeuta jest w stanie pójść dalej, na ile jest w stanie podbijać z Wami świat lub towarzyszyć, kibicować Wam w nie tylko trudnych rzeczach, ale już w tym, żeby realnie, a czasami może wcale nie realnie, a z uchwale określać Wasze cele, marzenia, pomóc Wam być w tym pełnym kurażu, pełnym energii na ile wasz terapeuta potrafi zbudować was jako ludzi, którzy są pełni witalności, sił psychicznych i fizycznych do tego, żeby stanąć u steru swojego życia no i płynąć tam, gdzie chcecie płynąć. Ja myślę, że bardzo podobnie jak powiedziała kiedyś Ewa Wojdyło, jeden z moich psychoterapeutycznych autorytetów, że w Europie, w Polsce, my bardzo lubimy koncentrować się na problemie i nagrzebaniu w problemie. Z tego, co powiedziałam, wiecie już, możecie usłyszeć, że nie uchylam się od tego, żeby być, trwać przy tym, co trudne. To jest bardzo ważne. Jak mówił mój inny m, m, autorytet, m, mój superwizor, jeżeli mamy do wypłakania 106 łez, to 105 będzie za mało. Musimy wypłakać ponieważ łzy są fontanną życia, one pomagają nam naoliwić też naszą duszę i być przy sobie w sposób bardzo autentyczny. Jeśli płaczemy, to jest ważne, nie ma czego pośpieszać. Natomiast wracając do tego, co powiedziała profesor Ewa Wojdyło, my bardzo często skupiamy się na problemie i lubimy jako psychoterapeuci tutaj wykształceni w Polsce skupiać się na problemie. W momencie, kiedy ona studiowała w, Amery w Stanach Zjednoczonych, yy, widziała, jak bardzo tam skupiają się na rozwiązaniu. I teraz znowu ani jedna, ani druga strona yy, nie ma ostatecznej racji. Chodzi o zachowanie tego balansu. Ja mam takie wrażenie, że Polakom i polskim psychoterapeutom, to jest moja obserwacja, jakoś tak trudno przychodzi sięganie po te. Yy, i nawet i płytsze formy, ale bardzo pomocne na pewnym już etapie pracy z drugą osobą. Nie możemy się bać tego, co takie amerykańskie, nam się to kojarzy z brozakiem, z przyklejonym uśmiechem, no ale innym osobom, Polacy z kolei bardzo słowiańsko kojarzą się z pewnym rodzajem melancholii, w którym, co, jeżeli przychodzi do psychoterapii, nie warto byłoby. Utknąć i pozostać na tym etapie. Skorzystajmy z tego, że możemy czerpać z różnych kultur, również psychoterapeutycznych, z różnych szkół, podejść, właśnie takich kultur psychoterapeutycznych, które w danym narodzie się wykształciły. Tak jak w Stanach, tworzenie pozytywnej psychologii teraz bardzo jest wartkie. Ja chętnie z tego korzystam i ja chętnie z moimi pacjentami, klientami pracuję w sposób bardzo nie tylko holistyczny, skupiając się na, psycho, na energii psychofizycznej, ale też w sposób integracyjny, zachowując balans w tym, co trudne, ale też w tym, co pełne zuchwałej. Wręcz nadziei i odwagi do tego, żeby budować życie bezkompromisowo po naszemu, żeby było po prostu świetne. Co bym chciała jeszcze powiedzieć. Bardzo ważne jest ocenić, w jakim momencie obecnie jesteśmy i co w danym momencie jest potrzebne. Nie ma bowiem drogi na skróty. Nie da się nie dotknąć. Tego, co trudne, nie wypowiedzieć, nie wypłakać i nie przeżyć do końca. Ja mówię o tym, że byśmy pozwalali sobie odtąd w dół czuć i przeżywać wszystko. Emocje nie mają cenzury, uczucia nie mają cenzury. Nie możemy siebie w żaden sposób zatkać i udawać, że czegoś nie czujemy, nie pamiętamy, nie przeżywamy. Niech to będzie, ale. Niech to buzuje w naszym ciele. Natomiast odtąd w górę, ja to mówię, trzymajmy ustawiony żagiel naszych myśli. I nad tymi myślami musimy mieć absolutną władzę. Niezależnie od tego, co się dzieje, odtąd w, w dół, pod wodą, czyli jakie tam tsunami, jakie wiry nie pracują w naszych. Mm, Uczuciach i emocjach, to żagiel ma być żagiel i ster ma być ster. A tutaj już są myśli, i nad umysłem musimy panować. I niezależnie od tego, czy pracujemy nad przeszłością, czy jesteśmy w tu i teraz e, z naszym stanem psychofizycznym, czy też będziemy w przysz tą przyszłość konstruować, to bierzmy pod uwagę to, co jest pod wodą, ale bezkompromisowo ustawiajmy. Logicznie, pozytywnie, nasze myślenie. Patrzmy na przeszłość w sposób analityczny, jednocześnie pozwalając czuć sobie to, co ta przeszłość nam robi, ale wiedzmy, kiedy jest pora na to, żeby skupić się na tym, co jest tu i teraz, lub na tym, co. Chcemy, żeby zaistniało w naszej przyszłości. Poczujmy to, co lubimy, co jest dla nas dobre, ale też pomyślmy, co jest logiczną konsekwencją tego, kim my jesteśmy, jak dowiemy się tego w terapii, i jakie cele musi mieć, i na czym się skupić nasza głowa, żeby to tworzyć, ponieważ każdy ducha jest konieczny do tego, żeby. Stworzyć siebie i swoje dobre życie. Tylko i wyłącznie będziemy czuć się fantastycznie wolni, jeżeli weźmiemy odpowiedzialność za to, że my to możemy stworzyć. I nie jest to zbyt zuchwałe, nie jest to zbyt bezczelne. My wiemy we współczesnym świecie, psychoterapia, nauka psychoneurologia wie jak mózg funkcjonuje i jak możemy wziąć sprawy w swoje ręce. Także myślę, że tym filmikiem mam taką nadzieję, że zainspirowałam ciebie do, jeżeli jesteś psychoterapeutą, do tego, żeby korzystać z różnych form i otwierać się z ciekawością na to co jest takie Psychoanalityczne, być może filozoficzne, egzystencjalne, ale też bardziej lekkie, takie amerykańskie, co pozwala na mm, konstruowanie tego, co ty chcesz mieć w życiu, tu i teraz. Spróbuj otworzyć się na to, bo warto. A jeżeli jesteś klientem, e, pacjentem, to miej świadomość tego, że twój terapeuta może mieć ograniczenia mm, i szukaj tak, żebyś mógł skorzystać ze wszystkiego po kolei i zbudować życie takie, jakie chcesz, żeby było. To wszystko jest dostępne. Także korzystajcie, zachowujcie balans i nie wpadajcie w psychoterapeutyczne archaizmy. Świat psychoterapii nie kończy się na Freudzie, Jungu, psychoanalizie, ani na psychoterapii samej w sobie. Mamy różne formy i ja zachęcam do tego, żebyście świadomie z tego korzystali.